Jesteś wrażliwa, życzliwa, a może złośliwa? Istnieje wiele testów psychologicznych, ale czy wiesz, że nawet buty mogą zdradzić cechy twojej osobowości? Sprawdźmy, jakim typem osoby jesteś na podstawie preferowanego przez ciebie obuwia. Na początku omówmy moje ulubione buty robocze, sznurowane i ciężkie. Tego typu obuwie często wybierają bardzo zorganizowane osoby, które uwielbiają pracować, a tracą panowanie nad sobą, gdy tylko coś idzie niezgodnie z ich planem. Mała rada, powaga jest fajna, ale spróbuj czasem być bardziej spontaniczna, a na pewno ci się uda. Tenisówki. Zakładasz je do szkoły, pracy i na imprezy? Jeśli nosisz je zawsze i wszędzie, jesteś bardzo przyziemną osobą, która bardziej dba o wnętrze niż o to, co na zewnątrz. Potrafisz zaprzyjaźnić się z każdym. Jesteś bezproblemowa i przyjazna. Ludzie cię kochają, bo świetna z ciebie przyjaciółka. Można ci powierzyć każdy sekret i nigdy nie odmawiasz pomocy. Buty na obcasie. Te buciki wyglądają fantastycznie. Nosisz je częściej niż jakiekolwiek inne buty. Nie boisz się żadnych trudności w życiu. W końcu chodzenie na obcasach przez 7 dni w tygodniu to wcale nie najłatwiejsze zadanie. Ponadto twoje preferencje pokazują, że jesteś urodzoną liderką. Nawet jeśli jeszcze nie zdajesz sobie z tego sprawy. Wiesz, jak poradzić sobie z każdym zadaniem i umiesz sprawić, by zakończyło się sukcesem. Niektórzy ludzie mogą pomyśleć, że jesteś nieco władcza, więc oto kilka rad dla miłośniczek butów na obcasie. Nie ukrywaj swojego prawdziwego ja i nie bój się okazać wrażliwości. Najmodniejsze Adidasy. Mimo, że możesz sprawiać wrażenie osoby chłodnej, w rzeczywistości jesteś bardzo wrażliwa i delikatna. Uwielbiasz być w centrum uwagi, ale czasami jesteś zbyt nieśmiała, aby wyróżnić się z tłumu. Oto wskazówka dla ciebie. Spróbuj powiedzieć komplement 5 przypadkowym ludziom w ciągu dnia. Zobaczysz, że twoja nieśmiałość zniknie i zastąpi ją większa pewność siebie. Buty do kolan. Jesteś prawdziwą miłośniczką natury. Odnajdujesz piękno w najprostszych detalach, które często pozostają niezauważone, jak wyjątkowe chmury, maleńkie kwiaty czy śpiew ptaków. Ludzie twojego pokroju są zwykle urodzonymi artystami, więc jeśli nigdy nie próbowałaś żadnego hobby związanego ze sztuką, to teraz jest twój moment. Spróbuj zapisać się na zajęcia z malarstwa lub nauczyć się grać na ukulele. Zostałaś stworzona do twórczości. Mokasyny. Jesteś osobą, która ma klasę. Nie brakuje ci też zdecydowania. Wiesz, czego chcesz i jak to osiągnąć. Wygoda jest dla ciebie jedną z najważniejszych wartości. Ma to jednak swoje plusy i minusy. Rada dla ciebie. Postaw sobie wyzwanie i dla odmiany wybierz się w podróż autostopem. Zobaczysz, że świat jest piękny nawet wtedy, gdy warunki nie są aż takie komfortowe. Japonki. Jesteś bardzo wyluzowana. Niektórzy mogą nawet myśleć, że nie masz w sobie odpowiedzialności, ale to nieprawda. Zawsze jesteś gotowa do pomocy, jeśli twoi przyjaciele cię o nią poproszą i robisz wszystko, aby ich uszczęśliwić. Czasami się spóźniasz, co irytuje innych ludzi i może być problemem również dla ciebie. Oto doskonałe ćwiczenie, które pozwoli ci sprawdzić, jak bardzo jesteś punktualna. Ustaw stoper i nie patrz na niego. Następnie poczekaj minutę, ale nie odliczaj 60 sekund. Po prostu czekaj i spójrz na stoper, gdy poczujesz, że czas minął. Jeśli w rzeczywistości minuta została przekroczona, oznacza to, że czas płynie dla ciebie wolniej niż dla innych i powinnaś zacząć bardziej go kontrolować. Klapki typu mule. Lubisz wyglądać ekskluzywnie i wyjątkowo, nawet jeśli nie jest to zbyt łatwe, tak jak chodzenie w mulach. Chcesz być w centrum uwagi, ale staranie się o to nie zaprowadzi cię daleko. Musisz się zrelaksować i skupić bardziej na sobie i swoich pragnieniach, których nigdy nie realizujesz. W rzeczywistości ludzie nie zwracają tak dużej uwagi na innych, więc jedyną osobą, której musisz zaimponować, jesteś ty sama. Oto wskazówka. Weź tydzień wolnego i poświęć go na zrobienie rzeczy, których zawsze chciałaś spróbować. Botki na wysokim obcasie. Jesteś osobą, która potrafi poradzić sobie niemal we wszystkich okolicznościach. Kiedy tylko coś pójdzie nie tak, nie boisz się wziąć odpowiedzialności. Masz bystry umysł, który pomaga ci znaleźć wyjście z każdej sytuacji. Twoją supermocą jest umiejętność podejmowania racjonalnych decyzji. Pamiętaj jednak, że logiczne myślenie może czasem zawieść. Dla odmiany spróbuj od czasu do czasu działać spontanicznie. Chodaki. Masz złote serce. Uwielbiasz się dzielić i otaczać ludzi opieką. Jeśli zastanawiasz się nad swoim przyszłym zawodem, a jesteś fanką chodaków, rozważ karierę nauczycielki, pielęgniarki lub każdą inną, która wiąże się z pracą z ludźmi.
Ponadto osoby noszące chodaki lubią przyrodę i zwierzęta, więc twój zawód może dotyczyć ekologii. Byłabyś również świetnym weterynarzem. Balerine. Masz luźne podejście do życia i robisz wszystko, aby uniknąć konfliktów, stresu i dramatów. Twoi przyjaciele kochają cię za to, że jesteś spokojna i urocza. Nie lubisz być liderem w pracy. Potrafisz wymyślać rozwiązania, ale nie lubisz podejmować decyzji. Kreatywność jest twoją supermocą. Ponadto dobrze przyjmujesz krytykę, więc nawet jeśli twoje pomysły nie są akceptowane przez współpracowników, nie poddajesz się. Szpilki. Osoby, które uwielbiają nosić ten rodzaj butów, wiedzą, czego chcą i mają świadomość, jak to osiągnąć. Takie kobiety mogą wydawać się materialistkami, ale to tylko złudzenie. W rzeczywistości osiągają wybitne wyniki w pracy i nigdy nie przegapią okazji do rozwoju osobistego. Co więcej, te panie doskonale znają się na sztuce i pięknie. Zawsze wyglądają nienagannie i wcale nie potrzebują wydawać w tym celu fortuny. Oksfordki. Dla wielbicieli tego obuwia liczy się przede wszystkim szyk, zawsze i wszędzie. Osoby te są również bardzo elastyczne i gotowe na wszelkie zmiany, o ile będą one eleganckie. Kłopot może stanowić jedynie ich zmienność, w tym wahania nastroju. Czasami może być im trudno podejmować decyzje i działać szybko. Buty sportowe. Cóż, wcale nie oznaczają one, że osoba, która je nosi, jest prawdziwym sportowcem. Tacy ludzie są jednak energiczni i lubią, gdy dużo się wokół nich dzieje. Potrafią doskonale żonglować kilkoma pracami i życiem osobistym i można odnieść wrażenie, że ich doba trwa co najmniej 30 godzin, a nie 24. Wielbiciele sportowego obuwia są naprawdę dobrzy w zarządzaniu swoim czasem i skupianiu się na tym, co najważniejsze. Koturny. Wydaje się, że bez względu na wszystko zawsze wiesz, co robić. Ludzie wokół ciebie czują, że jesteś bardzo otwarta i ciepła. I mają rację. Osoby, które noszą koturny, są niezwykle towarzyskie i serdeczne. Zawsze mają wokół siebie wielu znajomych i jeszcze więcej osób, które chcą się z nimi zaprzyjaźnić. Oto rada dla fanów koturnów. Kiedy dajesz całą swoją miłość ludziom wokół, nie zapominaj o sobie. Bądź też ostrożna z otwieraniem swojego serca przed wszystkimi ze swojego otoczenia. Staraj się lepiej kogoś poznać, zanim mu zaufasz. Buty Egg i Emu. Jesteś empatyczną osobą, która szuka dodatkowej ochrony przed światem zewnętrznym. Najbardziej lubisz przytulne wieczory z kubkiem gorącej czekolady. Być może jest to spowodowane jakimś negatywnym doświadczeniem z przeszłości, ale nie zamykaj się w sobie. Świat jest pełen pozytywnych emocji i miłych ludzi. Wskazówką dla ciebie jest napisanie listy 5 rzeczy, które zawsze chciałaś zrobić, ale nigdy się nie odważyłaś. Zapisz je na małych karteczkach i wymieszaj w słoiku, a następnie wyciągnij jedną. Oto co musisz zrobić, aby zyskać pewność siebie. A na koniec kroksy. Może się wydawać, że jeśli dana osoba nosi kroksy, to najpewniej po prostu przekłada wygodę nad styl. Ten wybór jednak mówi o wiele więcej. Fani kroksów są niesamowicie młodzi duchem. Mogą mieć 70 lat, ale nadal czują się jak nastolatki. Niestety niektórzy oceniają wielbicieli kroksów, zarzucając im kiepskie wyczucie stylu. Ale wiecie co? Oni po prostu nie wiedzą, co tracą.